wszystkich pokonać ich może tylko załoga Gwiezdnego Patrolu, na czele której stoi Kapitan Bomba! Miejsce! Wiejska planeta Redłow D-U-P-Y, przepraszam, I-E! Misja! Potajemna schadzka kochanków! No gdzie ona jest? Jak nie wrócę na chatę przed kogutem, to mi ojciec znowu na MZ-te szlaban p***nie. A jak się dowiedzą, nie daj Bóg, że się spotykam z samicą kurwidoksa, to się rodzina mnie wyrzeknie i wywiozą mnie ze wsi na wozie z gównem jak jagnę z tej lektury. Tylko że ona była kurwinoksem i lubiła gówno. Staszek! Staszek! O k***, nakryli mnie. Staszek, to ja! Mariolka! O kurna dziewczyno, bez takich! Bez kitu, o mało co bym się zesrał. Chodź w krzaki, tutaj nikt nas nie będzie wiedział. Jakbyś się nie darła tak znienacka, to byś dostała bukiet, a tak wypi***ę gdzieś w kartofle. Marzyłam o tym, żeby zrobić to z tobą, odkąd zobaczyłam cię, jak pryskasz stonkę. W tym starym Fergusonie wyglądałeś jak sołtys. Co ja mówię, sołtys jak wójt. Wyjmuj bydlaka. Masz. Co to jest? Czekaj, zjadę trochę na wstecznym, to będzie większy. Chyba na ręcznym. No. No nie mów, że już koniec. Idź ty głupia, koniec. To było jakieś zwierzę, teraz koniec. Dobra, jutro o tej samej porze w tym samym miejscu. Nara. Miarka się przebrała. To już siódme zniknięcie w ciągu ostatnich 2 miesięcy, a 8 w ciągu ostatnich kilku lat. Tym razem padło na 2 narzeczonych. Stanisława Kupichę i Mariolę Śryż. O, panie wójcie, tu pan przeholowałeś. Narzeczeni? Mój Staszek miałby poślubić jaszczurkę po moim trupie! Ty, Kupicha, rasisto pieprzony, że mamy ogonić 3 dupy, to od razu gorsi? Dobrze ci radzę, trzymaj mordę krótko, bo zaraz mi się przypomni, kto po nocach prądem ryby łowi w państwowych stawach, zamiast syna pilnować. J***ny cieciu. Żeby mi się nie przypomniało, kto mi przedłuża zapożycza! W życiu nie wydam córki za kogoś, kto do kościoła nie chodzi. No, jak to do kościoła nie chodzi? Jak to nie chodzi? Nawet w niedzielę? Co takiego? Kupicha, czy to prawda, że Staszek nie... Cierpy ch***e! Czy myślicie, że Gwiezdna Flota nie ma nic lepszego do roboty niż słuchanie kłótni wieśniaków? Gdzie miało miejsce ostatnie porwanie? Nie no, k***a. Sebek, kondonie, to ja miałem być kurwinoksem. Nie rozśmieszaj mnie. Od razu było widać, że coś jest nie tak. Nikt by się nie umówił z taką grycanką. Ach, ci w dupę, bądź se tą jaszczurką. Ty znasz lepiej ich zwyczaje. W końcu to nie moja siostra k***a kiełbachy kosmitom. Ej, co? K***a, tępy ch***e. Nie głócić się, barany! Udawajcie, że jesteście na schadce, inaczej nic z tego nie wyjdzie! K***a. Janusz, nie wczuwaj się tak. To nie ja. Co? O k***a, pedator! No p***a! Chwycił przynętę. Panie Kosmito, niech pan nas nie zabija! Jesteśmy zwykłą wiejską parą, proszę nas wypuścić! Jeżeli myślicie, że jestem tak głupi, na jakiego wyglądam, to się mylicie. Jestem ciut głupszy. Pewnie zastanawiacie się, po co was porwałem. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Pomysł jest prosty i niezbyt dopracowany. Na portalach erotycznych zakładam fikcyjne konta i zmuszam porwanych do robienia pokazów przed kamerką. Patrzcie i uczcie się! Następny pokaz będzie wasz!
Oj, psu! Wyłazić! Stop! Jeżeli chcesz przejść przez most, musisz zapłacić myto. Widzisz te szkielety na dole kanionu? To wszystko! To strażnicy mostu! Zlituj się, jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś zapłacił. A mi w dupę masz! O nie wierzę! Zapłacił! Szymon Ocipa pierwszym strażnikiem, u którego uiszczono opłatę za przejście! O kurwa! No i masz czwarty raz, chłopie, nawet cię nie dotknęła! I gdzie na laptopa? Jak ja będę na tym pisał? Wycieraj! Już nic z tego nie będzie. Koniec transmisji. Dobra, teraz wasza kolej. Odegracie scenę z Titanica. Raczej ze Szybkich i Wściekłych. Dziękuję, kapitanie. Po śmierci moje filmiki będą warte miliony. Tak jak dzieła każdego artysty. No, przybył pan w ostatnim momencie. Za 5 minut Janusz zapinałby mnie w dół. Dziękuję, panie kapitanie. Żeby pan wiedział, do czego on nas zmuszał. O k***a, kurwinox! Panie kapitanie, to był sprzymierzony. Aha.